też jest ciekawe, nie? Bo jakby ogólnie temat śmierci i odbiór osoby po tym, jak nie żyje, jest w chuj jakby ciekawym tym, jest jakby w chuj ciekawą taką, jakby to powiedzieć, w chuj ciekawą, w chuj takim ciekawym zagadnieniem, bo ktoś może być najgorszy na świecie, może być, wiesz, na co dzień wyszydzany, wiesz, ludzie po prostu jakby, no po prostu tak w dużym skrócie, nie dają jebania odnośnie tego, co się dzieje z tą osobą, ale jak nie żyje, to nagle jest taki dziwny, jest taka dziwna zależność, że nagle, kurwa, wszyscy go lubili, o Jezu, jak szkoda, jakby trwa to tak, nie wiem, z 2 tygodnie, nie? Potem już to nie działa, to jest na przykład jeden z lepszych przykładów, to jest Ravgor, którego już z nami nie ma, ale tak jak on jakby wysyłał jasne, bo to nawet nie było tak, o kurczę, nie wiedzieliśmy, nie? Nie wiedzieliśmy, że można mu pomóc, a jakby chłop wysyłał, no jasne komunikaty, zresztą mówił niejednokrotnie, że jakby wszystko mu się w życiu posypało, a jakby w momencie, kiedy odszedł z tego świata, to widziałem niejednokrotnie komentarze, o Jezu, mógł coś tam powiedzieć, zadzwonić, czemu ludzi nie było dookoła niego, jakbym tylko wiedział, że coś takiego się dzieje. No, kurwa, no, można się było domyśleć, nie? Zrób fake śmierć, żeby po raz ostatni usłyszeć dobre słowo. No myślę, że nie jest to temat taki, żeby, wiesz, żeby fejkować swoją śmierć. Nie jest to przede wszystkim uczciwe wobec ludzi, którym rzeczywiście na tobie zależy. Nieważne, jak mało by ich było. Ale jest jedno ciekawe zagadnienie. Kurwa, nie wiem, jak mam to powiedzieć. Ale ja autentycznie chciałbym przyjść na swój pogrzeb. Tak jakby własny, nie? Jakby nie mówię, że to będzie jutro, kurwa, wiesz, za tydzień, ten, niech to będzie jakby w momencie, w którym ma to nastąpić, ale jakby się dało, to ja autentycznie chciałbym przyjść na swój pogrzeb. I se popatrzeć, nie? Tam poczytać, kurwa, zobaczyć, jak się ludzie zachowają i tak dalej, nie? No. Stary, nie wypada nie przyjść na swój własny pogrzeb, stary. Mówię, że wszystko się da. Wiadomo, że tam będziesz, no ale kurwa, wiesz, no jakby zgodnie z wieloma naukami nie jesteś świadomy w momencie, kiedy ten. Nie, no ale wiesz, przyjść na swój grób i potem jeszcze przez godzinę móc pożyć, nie? To ja bym zrobił tak, nie? Był ten pogrzeb, bym popatrzył, co się dzieje, kto co napisał, a potem przez godzinę bym napisał jeden post, taki ostatni, że ten jest kurwą, z tym się nie lubiłem, ten was oszukał, ten mi źle życzył, a tutaj kurwa jakąś, wiesz, wielką skruchę, kurwa, i przyjaźń udają teraz. Ja tam na krótko bym poleciał, nie? Taki swój ostatni ten, nie? No.